Każdy z ewangelistów troszkę inaczej ukazuje historię Jezusa. Oczywiście, mówiąc troszkę inaczej, nie mam na myśli ogólnego przesłania, dlatego że za każdym razem te przesłania są identyczne. Natomiast ze względu na to, że i. Zakładamy, że odbiorcy Ewangelii się różnią i autorzy się różnią, zawsze w jakiś taki troszkę inny sposób jest przedstawiana ta treść Ewangelii. Dzisiaj będziemy chcieli spojrzeć na historię związaną oczywiście z Panem Jezusem, która opisana jest w Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza mówi nam o tym, że przed pojawieniem się Jezusa, który zwiastowałby Ewangelię, na arenie tej żydowskiej pojawił się prorok który nazywał się Jan Chrzciciel. I w rozdziale trzecim powiedziane jest, że w one dni przyszedł Jan Chrzciciel każąc na pustyni judzkiej i mówiąc upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się królestwo niebios. Oczywiście Jan mówił dużo więcej niż tylko słowa upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się królestwo niebios. Niezależnie jednak od tego, autor Ewangelii Mateusza, Mateusz, on Sprowadza w całe przesłanie Jana do tego zwrotu. Moglibyśmy potraktować ten zwrot jako podsumowanie Jego przesłania. Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. I myślę, że śmiało moglibyśmy się zupełnie zgodzić z tym podsumowaniem, dlatego że widzimy Jana, który. Mówi żołnierzom, co mają robić, a czego nie mają robić, jak napomina Heroda, to wszystko moglibyśmy zamknąć w tym zwrocie, Upamiętajcie się, albo o tym, jak mówi, że już siekiera przyłożona jest do korzenia, pokazując o tym, że nadchodzi sąd, że nadchodzi, no właśnie, jakiś czas, w którym ludzie będą, przed którym ludzie będą musieli podjąć swoje decyzje. Ale on również mówi o tym, że przychodzi po nim ktoś, komu. Mówiąc to takim raczej już naszym językiem, nie jest godzien nawet odwiązać sznurówek w butach. I ten ktoś, ten Jezus, jak czytamy w dalszym sprawozdaniu, również zaczyna głosić Ewangelię, zaczyna uczyć ludzi. I w tym przypadku także Mateusz dokonuje pewnego podsumowania. W rozdziale czwartym, w wersecie 17 powiedziane jest: Odtąd począł Jezus kazać i mówić. Upamiętajcie się. Przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. To podsumowanie i w jednym, i w drugim przypadku jest identyczne. Zarówno Jan Chrzciciel, jak i Jezus mówią kazania, które sprowadzają się do zwrotu: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. W ogóle ta idea upamiętania się jest bardzo powszechna w Piśmie Świętym. Wielokrotnie. Kościół czy ludzie wzywani są do upamiętania. Czy czytamy Ewangelię, czy czytamy listy, czy czytamy Księgę Objawienia, wszędzie tam będzie mowa o tym, że Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi do upamiętania. I Piotr powie, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, ale chce, by wszyscy przyszli do owego upamiętania. I w tej Ewangelii, w Ewangelii Mateusza, możemy zobaczyć Jezusa, który zwiastuje Ewangelię. Ewangelię, tę dobrą nowinę. I my oczywiście możemy w różny sposób definiować Ewangelię. Ktoś mógłby powiedzieć, że Ewangelia jest mocą Bożą, podążając za jednym ze sprawozdań biblijnych. I byłaby to oczywiście bardzo dobra definicja. Ale akurat Mateusz, gdy mówi o Ewangelii, ukazuje ją w bardzo szczególny sposób. Bo już w rozdziale czwartym i w wersecie dwudziestym trzecim jest powiedziane, że Jezus obchodził całą Galileę, nauczając w ich synagogach, i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Sprawozdanie, które tutaj czytamy, mówi o Ewangelii, czyli dobrej nowinie o Królestwie. Dobrej nowinie o Królestwie. Niemalże identyczny tekst można znaleźć w dziewiątym rozdziale Ewangelii Mateusza i w wersecie 35, gdzie powiedziane jest, że obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, Nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię, znów o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Po raz kolejny czytamy o Ewangelii, która jest dobrą nowiną o Królestwie. I chyba najbardziej znany tekst, przynajmniej w naszym środowisku, który używa słowa Ewangelia w sprawozdaniu Mateusza, to fragment z rozdziału 24, gdzie czytamy, że w wersecie 14 będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Więc patrząc z takiej szerszej perspektywy na to, jaką Ewangelię zwiastuje Jezus, co to jest za dobra nowina i czego ona dotyczy, Mateusz będzie nam cały czas pokazywał, że to jest dobra nowina o Królestwie. Dobra nowina o, mówiąc już tak w kontekście interpretacji tych wypowiedzi, o nadchodzącym świecie, o nadchodzącym właśnie królestwie, które zostanie ustanowione przez Boga, w którym część ludzi będzie mogła się znaleźć. To będzie dobra nowina o nadchodzącym królestwie. I oczywiście, gdy my podchodzimy do słowa Ewangelia w perspektywie, na przykład wypowiedzi apostoła Pawła, który będzie ukazywał ją jako tę ideę w której Chrystus umiera za nasze grzechy i my możemy być przez Niego usprawiedliwieni, to doskonale pasuje do całej tej szerokiej koncepcji. Ale akurat Mateusz będzie podkreślał, że to jest ta dobra nowina o Królestwie. I to jest bardzo ciekawe, bo oznacza to, że tym sednem przekazu Jezusa, przynajmniej w tym sprawozdaniu, a wydaje się, że możemy to rozszerzyć na całość Jego przekazu, jest wezwanie ludzi do tego, żeby się upamiętali, dlatego że przybliżyło się, królestwo niebios. Ta ewangelia, ta dobra nowina, którą zwiastował, to jest ewangelia o królestwie. I czytając te wszystkie sprawozdania, te wszystkie historie, które zapisane są przez Mateusza, będziemy widzieć, że Jezus raz po raz będzie mówił o królestwie. Przypowieści będą niemalże wszystkie o królestwie, bo Jezus będzie mówił, że podobne jest królestwo niebios do co no, nie chcę powiedzieć co druga, ale bardzo często czytamy historie, w których Jezus będzie mówił o jakich zagadnieniach związanych z Królestwem. Na przykład mówi o tym, aby modlić się, aby nastało już Królestwo Boże, albo mówi o tym, że mamy szukać nie tego skarbu tutaj na ziemi, ale tego, który jest w niebie, w Królestwie Bożym, gdzie nic z tego skarbu nie zniszczy. Gdybyście postanowili przekartkować nawet Ewangelię Mateusza, bardzo często będziecie natrafiać, natrafiać na to słowo, Królestwo czy Królestwo Boże, o którym mówi Chrystus. Bo On chce pokazać ludziom pewną koncepcję, koncepcję dobrej nowiny, ewangelii, która dotyczy właśnie nadchodzącego świata. Zresztą oni wszyscy czekają na ten nadchodzący świat. Dobrze, może troszkę mają inne oczekiwania, może nawet nie troszkę, mają swoje wyobrażenie tego, jak ma wyglądać Królestwo. Mają swoją koncepcję, której się trzymają, ale mimo wszystko jest to koncepcja oparta w jakimś stopniu na tekstach Starego Testamentu, która dotyczy Królestwa. I Jezus w tym środowisku zaczyna zwiastować Ewangelię, dobrą nowinę o Królestwie. Więc z jednej strony widzimy cały czas Jezusa, który mówi o tym Królestwie, ale z drugiej Jezus robi znacznie więcej. On nie tylko mówi. Ale on to królestwo pokazuje. Gdybyśmy spróbowali na moment wczuć się w tamten czas, w tamten świat, to zobaczylibyśmy Jezusa, który mówi owe znane kazanie na górze i mówi o tym prawie, jego prawie, prawie Bożym, czyli prawie Jego królestwa. Przedstawia to prawo, apelując do ludzi, żeby żyli według Niego. I to jest nauka o królestwie. Ale zaraz po pokazaniu na górze czytamy szereg cudów, w których Jezus komuś pomaga, kogoś uzdrawia lub kogoś powołuje. I w wszystkich tych przypadkach Jezus pokazuje królestwo już nie tylko teoretycznie w swoich słowach, ale praktycznie w tym swoim codziennym funkcjonowaniu. Bo na przykład, gdy spotyka człowieka chorego, to Wkłada na niego ręce, czy wypowiada do niego słowa. Mówi, chcę bądź uzdrowiony, chce byś był zdrowy, i ten człowiek jest zdrowy. Tym samym Jezus pokazuje, że na tym świecie, innymi słowy, w tym królestwie, będziecie doświadczać różnych trudności, różnych kłopotów, będziecie cierpieć niejednokrotnie, ale w moim królestwie, tak, i wkłada ręce na człowieka, w moim królestwie nie będzie chorób. Gdy Jezus spotyka kogoś, kto zmarł, co nie jest częstym przypadkiem, ale jednak jest opisane w Ewangeliach, to pokazuje ludziom, wskrzeszając tę osobę, że tu na tym świecie będziemy doświadczać różnych problemów, i jednym z nich będzie również śmierć, ale w Jego królestwie, w Jego królestwie śmierci nie będzie. I nie chodziło o to, że On dał obietnicę taką, jak dana jest później w księdze objawienia, że już nigdy jej nie będzie, on ludziom pokazał, pokazał, że On jako król Zaprasza ich do królestwa, w którym śmierci nie będzie, bo on nad nią panuje. Gdy płynie z uczniami przez jezioro galilejskie i uczniowie myślą, że za moment będą, e, zginą, utoną, Jezus wypowiada odpowiednie słowa i cała przyroda jest mu posłuszna. Tym samym pokazując, że tu, na tej ziemi, w tym królestwie może być różnie. Możecie mieć. Powódź, możecie mieć suszę, nic na waszych polach może nie wyrosnąć, możecie nie mieć pieniędzy, ale w moim królestwie Jezus pokazuje, że panuje nad tym wszystkim, że tam nie będzie tego rodzaju problemów, i tak dalej, i tak dalej. Jezus, co on robi? On uzdrawia trendowatego, on powołuje setnika. Nawet więcej, Jezus pokazuje, że on, że na tym królestwie, w tym królestwie, na ziemi, Ludzie są znieważani, są okłamywani, są oszukiwani, że są nietolerowani, ale On jest dobry dla trendowatych, On jest dobry dla wyrzutków, On rozmawia z tymi, którzy są odrzucani przez społeczeństwo. I w tym sensie widzimy Jezusa, który przedstawia ludziom Królestwo nie tylko słowami, nie tylko nauką, ale i czynem, ale i tym, kim jest i jaki jest. I to jest niezwykle ważne, bo. Gdy popatrzymy na to z tej perspektywy nas dzisiaj, zobaczymy, że my jesteśmy ludźmi, którzy określeni są dzięki Ewangelii jako dzieci Boże, że fakt, iż uwierzyliśmy Ewangelii, czyni nas tymi, którzy należą do rodziny Bożej, ale tym samym, przez to stajemy się przedstawicielami Bożego Królestwa, stajemy się tymi, którzy go reprezentują, tak jak Jezus reprezentował Królestwo Boże. Byłoby cudownie, gdybyśmy byli ludźmi, którzy w podobny sposób jak Jezus są nakierowani na tę ideę nadchodzącego świata, innego świata, Królestwa Bożego. I ja nie wątpię, że każdy z nas chciałby, aby ono już nastało. Nie wątpię, że każdy chciałby, aby przeminęło to, co złe, i nastało już tylko i wyłącznie to, co dobre. Ale jednak pytanie można byłoby postawić i zastanawiać się nad nim w tym kontekście, na ile tym, ta, ten temat nadchodzącego Królestwa Bożego jest związany z naszą codziennością, z tym, co robimy każdego dnia. Na ile rzeczywiście o to się modlimy, na ile rzeczywiście zwiastujemy Ewangelię, dlatego że przybliża się ten dzień? Czy ciągle jeszcze gdzieś tam w naszych domach jest tak, jak to sprawozdawali ci, którzy byli przed nami, że zbierali się czy to w piątki, czy w soboty i zastanawiali się, jaki to będzie ten nowy świat? Czy ciągle jeszcze sprawia nam to przyjemność? Czy ciągle jeszcze nad tym myślimy? Ale druga rzecz. Jako przedstawiciele Królestwa Bożego z jednej strony o nim mówimy, tak jak robił to Jan Chrzciciel, czy tak jak mówił, jak robił to Chrystus. Staramy się przekazać ludziom tę dobrą nowinę. Ale z drugiej strony my również jesteśmy żywymi przedstawicielami tego królestwa. Zajmując się pierwszą z tych dziedzin, czyli zwiastowaniem Ewangelii, mówieniem o tym królestwie. Ja myślę, że tak naprawdę temat Królestwa Bożego, temat tego nowego świata, nadchodzącego świata, na który czekamy, jest jednym z prostszych, do których można nawiązać wtedy, gdy po prostu rozmawiamy z naszymi znajomymi. Bo nawet gdybyśmy mówili o tych najbardziej popularnych tematach, które poruszają ludzie dzisiaj, w tym świecie, w którym przychodzi nam żyć, to czy byłby to temat polityki, czy byłby to temat pogody, czy byłby to temat. A, tej sytuacji, w której teraz się znajdujemy, to i tak w każdym z tych przypadków łatwo jest znaleźć powiązanie z tym, jaki jest ten nowy świat, w który wierzymy. Bo tu, na tym świecie, rzeczywiście politycy kłócą się i nie potrafią się ze sobą porozumieć, ale my znamy świat, gdzie tak nie będzie. My znamy świat, gdzie tak nie jest. My wiemy, że jest takie miejsce, w którym ci, którzy rządzą tym królestwem, czy tym państwem, jakkolwiek byśmy to powiedzieli, nie kłócą się między sobą, nie mają konfliktów, nie walczą, ale są jednej myśli. Gdy ktoś mówi o tym, jakie to jest nieszczęście, dlatego że, m, dlatego że deszcz tak długo nie padał i nie rosną plony, to pamiętajcie, że my znamy takie miejsce, my znamy taki świat, my znamy takie państwo, w którym nigdy z tym nie ma problemu, w którym nigdy nie ma zbyt mało deszczu albo zbyt dużo deszczu. A co to jest za miejsce? No to jest właśnie królestwo, na które czekamy. Gdy ludzie mówią o tym, że miała miejsce jakaś kolejna zbrodnia, to my ciągle znamy takie miejsce, w którym tych zbrodni nie ma, w którym nie trzeba się bać o to, co stanie się z naszymi dziećmi, kiedy wracają zbyt późno, kiedy jest już ciemno do domu. My znamy takie miejsce, w którym ten strach i ta obawa nie będzie istnieć. I ja wiem, że mówienie w taki sposób ludziom, którzy dotykają tematów codzienności. Może sprawić, że w ich oczach będziemy wyglądać dziwnie. A tam gada, że o jakiejś przyszłości, ale słuchajcie, no, Ewangelia i jej zjastowanie z natury rzeczy sprawia, że w oczach ludzi wyglądamy i będziemy wyglądać na dziwnych. Byłoby nieporozumieniem, gdyby fakt, że ktoś mógłby nas źle ocenić albo źle potraktować, miałby skutkować tym, że nie będziemy chcieli nigdy niczego powiedzieć. Ja wiem, i do tego pewnie jeszcze nawiążę troszkę później, że panują wśród nas takie powiedzenia, które są mocno chwytliwe, takie zapadające w pamięć i mają jakiś sens również: typu, zwiastujmy Ewangelię, a jeśli jest to konieczne, użyjmy słów. Tylko zaufajcie, zauważcie, proszę, że w tym wszystkim, w tej całej koncepcji zwiastowania Ewangelii. Nie chodzi o to, żeby użyć jak najmniej narzędzi, tylko chodzi o to, żeby użyć ich jak najwięcej, żeby jak najwięcej osób mogło zostać przekonanych o Słowie Bożym, żeby jak najwięcej osób mogło poznać to, co jest w Ewangelii napisane. Tak długo, jak długo umiemy mówić o rzeczach codzienności, tak długo, jak umiemy mówić o naszej pracy, tak długo, jak umiemy mówić o choćby tej sytuacji związanej z światem, w którym żyjemy. Dlaczego mielibyśmy mieć problem mówić o tym, co jest przecież sednem naszego funkcjonowania? Dlaczego akurat tego mielibyśmy się wstydzić? Dlaczego akurat tego mielibyśmy się bać? Jezus się nie bał. Jezus się nie wstydził. Gdzie go to zaprowadziło? Zaprowadziło go to do ogrodu Getzemane, gdzie prosił ojca, jeśli to możliwe, żeby minęło go to, co miało nadejść, i ostatecznie został ukrzyżowany, a mimo wszystko nie wzbraniał się od odmówienia tego, co było sednem. Jego jestestwa, tego, kim jest, Jego powołania. Trudno wyobrażać sobie Jezusa, który mówiłby, że On będzie zwiastował Ewangelię, a jeśli będzie to konieczne, to wtedy dopiero użyje słów. I nie chcę, żebyśmy się źle zrozumieli. Ja rozumiem ideę, która za tym stoi. Ja rozumiem, że ta myśl podkreśla to, że bardzo ważnym jest, abyśmy żyli tak, aby ludzie w nas widzieli Chrystusa. I to jest jak najbardziej godne naśladowania, abyśmy mogli funkcjonować i naśladować Chrystusa tak, żeby ludzie w nas to widzieli. Ale nie zamykajmy sobie przez to drogi do tego, żeby mówić, żeby mówić o tym, co jest dla nas, przynajmniej powinno być tak bardzo ważne. Ale drugi element, o którym wspomniałem, to nie są słowa, ale to właśnie jest życie. Jeżeli jesteśmy reprezentantami tego nadchodzącego królestwa, jak ludzie wyobrażaliby sobie to królestwo patrząc na nasze życie? Co by wtedy widzieli? Jak mogliby sobie wyobrażać te przyszłe dni? Jak nasze słowa mogłyby przedstawiać ten nowy świat? Jak nasze czyny przedstawiają ten czas, który nadchodzi? Jak nasze gesty, jak nasze zachowanie, jak nasza pomoc względem ludzi lub jej brak, jak to wszystko reprezentuje Królestwo Boże? Bo to, co robił Chrystus na ziemi dwa tysiące lat temu, to jest zadanie, które my wykonujemy teraz. On reprezentował Królestwo, prawda? Rzadko kiedy widzimy, żeby Bóg dzisiaj uzdrawiał ludzi. A to był jeden z elementów, który przyciągał mnóstwo osób do Jezusa. Prawda? Rzadko kiedy widzimy tak spektakularne wydarzenia dzisiaj, jak miały miejsce wtedy, ale jednak to, co było największą wydaje się mocą w zwiastowaniu Ewangelii przez Chrystusa, to nie tylko te cuda, które gromadziły mnóstwo ludzi dookoła niego, ale to to, jakie on po prostu był, to, że ciągnęli do niego ci, którzy byli wyrzutkami społeczeństwa. W jaki sposób my dzisiaj reprezentujemy to królestwo? Jak nasze życie je obrazuje? Jakich słów używamy wtedy, gdy jesteśmy zdenerwowani, gdy ktoś wyrządzi nam krzywdę? Jak reagujemy wtedy, gdy coś nie układa się po, naszym, po naszej myśli? Jak funkcjonujemy w tych momentach kryzysowych? Jak reprezentujemy wtedy królestwo? Bo łatwo jest w czasie, kiedy wszystko jest dobrze, tak jakbyśmy chcieli, ale gdy wszystko się wali, co wtedy? Wydaje się, że my zamknęliśmy się w jakiejś takiej pułapce, w której często nie potrafimy dostrzec, że owoce ducha, które, o których mówił apostoł Paweł, są czymś więcej niż zazwyczaj nam się wydaje. My sprawnie cytujemy, mówiąc: Owocem ducha jest miłość. Ale ciągle trzeba pamiętać, że Jezus powiedział choćby w Ewangelii Marka czy w Ewangelii Łukasza, że ci, którzy są grzesznikami mówiąc o osobach, które nie żyją z Bogiem, oni również kochają. Oni również kochają, nie ta miłość jest koniecznie owocem ducha, ale ta, która objawia się względem Twoich nieprzyjaciół. Jeśli będziesz kochał tych, którzy Cię nienawidzą, jeżeli będziesz kochał tych, którzy Cię prześladują, jeśli dasz swój płaszcza nawet dwa temu, który od Ciebie wymaga, nie mając ku temu prawa, to będzie owoc ducha. To będzie owoc ducha, i to sprawi, że chrześcijaństwo będzie wyglądać dziwnie, bo kto oddaje dwa płaszcze, gdy ktoś prosi o jeden? Widzicie, wydaje się, że powołanie, które otrzymaliśmy od Boga i te, te, to dzieło, które On chce w nas uczynić, to jest dzieło idące dużo dalej niż zazwyczaj zakładamy. On chce, byśmy reprezentowali Jego królestwo w sposób codziennie pełniejszy, codziennie lepszy. I to nie myślę tylko ogólnie o Kościele, ale myślę o każdym z nas, o każdej jednej osobie. Bóg ma dla każdego z nas drogę, na której ja jutro mogę lepiej reprezentować Jego Królestwo, na której Ty jutro możesz robić to lepiej. Bo chrześcijaństwo z natury rzeczy jest ciągłym rozwojem, ciągłym rozwojem. Ta Ewangelia o Królestwie, ta dobra nowina o nadchodzącym świecie. To jest to, co uczyniło nas adwentystami, czyli to jest to, co stanowi o naszej tożsamości, ale nie sam fakt wiary, że Jezus powróci, bo tak naprawdę wiele ludzi, którzy należą do różnych kościołów, wierzy, że Jezus powróci. Ale to, że my chcemy być przecież Jego przedstawicielami, to, że chcemy reprezentować to królestwo, że chcemy reprezentować Chrystusa. Jaką szkodą byłoby, gdyby ludzie patrząc na chrześcijan, teraz myśląc o chrześcijanach, mam na myśli na, na nas, i widzieliby wielką rozbieżność między tym, co my reprezentujemy, a tym, co opisane jest w Słowie Bożym. Chrześcijanie pierwotnie, i choć oczywiście, póki Jezus chodził po ziemi, ten zwrotnie funkcjonował, ale dla uproszczenia, w czasach Jezusa chrześcijaninem był ten, kto nie tylko chodził, aby słuchać jego nauk, ale to był ten, kto te nauki zachowywał, w innym przypadku nikt nie wiedziałby, że jest chrześcijaninem. My z natury rzeczy jesteśmy ludźmi, którzy muszą przyłożyć się do tego, co jest opisane w Słowie Bożym. Ja nie wiem, skąd bierze się taka koncepcja, według której jeśli zbawienie jest z łaski, jeśli jest przez wiarę, to wszystko w życiu chrześcijańskim musi przyjść łatwo. Przecież tak nie jest w żadnej sferze życia. Kiedykolwiek człowiek chce coś osiągnąć, gdziekolwiek człowiek chce się rozwijać, cokolwiek chce zrobić, on musi w to włożyć wysiłek. I nie mówi potem, że to jest jakaś strasznie ciężka rzecz, że to jest coś, co, co się nie opłacało, dlatego że widzi jakiś cel, widzi jakiś sens. Chrześcijaństwo też wymaga wysiłku. To powołanie, które, które zostało nam dane, ono wymaga włożenia w to, w realizowanie tego powołania, wszystkiego, co mamy, całego naszego serca, wszystkich naszych sił, nie części, trudno jest myśleć, że to jest jakiś dodatek do życia. Słuchajcie, to nie jest żaden dodatek, to nie jest, to nie jest punkt jakiś poboczny, który, który wkładamy w jakieś takie, takie pudełko wolnego naszego czasu. Chrześcijaństwo to nie jest wolny nasz czas, to nie jest zagospodarowanie tego wolnego czasu, to jest całkowita przemiana życia. Tak długo, jak długo człowiek nie będzie myślał w takich kategoriach, tak długo, tak naprawdę nigdy nie będzie rozumiał prawdziwego chrześcijaństwa, tego sedna, tej głębi. Będzie ciągle myślał, że pochwycił, podczas gdy tak naprawdę mógł nigdy nie doświadczyć samej głębi. Ewangelia o Królestwie. Chciałbym zakończyć nawiązaniem do historii. Jeżeli popatrzymy nawet bez takiej znajomości głębokiej historii na to, jak nasz kraj stał się chrześcijański, to upraszczając to wszystko zobaczymy, że w pewnym momencie ten kraj został ogłoszony chrześcijańskim. Co za tym musiało nastąpić? Za tym musiało nastąpić, musiało nastąpić przybycie do naszego kraju ludzi, którzy mogliby nauczyć. Wszystkie wioski czy miasta ewangelii. Ale wyobraźcie sobie, gdy, może nie państwo, ale gdy tak potężny teren nagle jest określany jako chrześcijański, jak to zrobić szybko? Jak zrobić to sprawnie? Rzeczywistość była taka, że po prostu do miejscowości i wiosek przyjeżdżali Misjonarze, którzy nie przedstawiali ludziom przesłania biblijnego, nie studiowali zazwyczaj z nimi Biblii, bo na to nie było czasu, oni uczyli ich nowych obrzędów. Do tej pory Żyliście w taki sposób, w taki sposób czciliście swoich bogów, chodziliście na swoje uroczystości w takie miejsca, ale od tego momentu, ze względu na to, że sytuacja się zmieniła, jesteście chrześcijanami, będziecie swój kult sprawować w inny sposób. Nie będziecie chodzić już tam do tych miejsc, będziecie chodzić do kościołów, nie będziecie mieć już swoich kapłanów, waszymi nowymi kapłanami będą ci, których my ustanowimy. Obrzędy, które mieliście do tej pory, zostają przemienione na takie obrzędy. W ten sposób ludzie zostali nauczeni, Zewnętrznych form chrześcijaństwa, ale musiało zabraknąć sedna tego, czym chrześcijaństwo było. Już nawet w tym pierwszym pokoleniu ludzie nie mogli doświadczyć tej głębi, którą Jezus chciał przekazać światu. Oni zostali nauczeni tylko tego, co zewnętrzne, a ich serce nadal było puste. I pojawia się następne pokolenie czego będzie nauczone następne pokolenie? Następne pokolenie nauczone będzie tych samych zewnętrznych form, ale ci, którzy mają puste serce, wybaczcie mi to oczywiście złogulnienie, ale mimo wszystko ci, którzy mają puste serce, nie będą w stanie przekazać sedna Ewangelii następnemu pokoleniu. I następne pokolenie uczone jest kolejnych zewnętrznych form. I w ten sposób chrześcijaństwo staje się tylko zewnętrzną, zewnętrznym jakimś takim elementem kultury i tak do dzisiaj. Żyjemy w kraju chrześcijańskim, ale ten kraj chrześcijański jest tylko nauczony zewnętrznych form. Chrześcijaństwo jest oceniane przez pryzmat tych, którzy nazywają się chrześcijanami, ale, ale ich serca zazwyczaj są puste. Oni prawdopodobnie nigdy nie doświadczyli tego, czym chrześcijaństwo z natury miało być. Oni nie wiedzą, że czegoś im brakuje, bo znają tylko te formy i tylko ich będą bronić, bo to jest to, co mają. Ale my możemy przekazać im coś głębszego. Możemy przekazać im Ewangelię, która gwarantuje im pokój. Ewangelię, która gwarantuje im szczęście w obliczu nawet tych tragedii, z którymi przychodzi się każdemu zmagać. Gorzej, jeżeli my sami przyzwyczailiśmy się tylko do form, do zewnętrznych zasad funkcjonowania, jakie pokolenie my kształtujemy, jak wychowujemy swoje dzieci. Być może, i ja zakładam, że tak jest. Wkładamy pełnię naszych możliwości w to, aby oni, aby nasze dzieci mogły pokochać Chrystusa. Ale myślę, że niejednokrotnie to, co robimy, to po prostu uczenie form, bo sami zostaliśmy nauczeni form. Jezus, będąc na Ziemi, on, zwiastując Ewangelię o Królestwie, nie mówił tylko o rzeczach zewnętrznych, ale mówił o tym, co ma przemienić serce człowieka, co może przemienić serce człowieka. On był przedstawicielem Królestwa Bożego i jako przedstawiciel Królestwa Bożego żył zgodnie z tą Ewangelią, dlatego że jego serce było pełne. On nie był tylko zewnętrznie przedstawicielem form, ale on był wewnętrznie przedstawicielem Królestwa. Zbadaj swoje serce. Ja będę badał swoje. Czy nauczyliśmy się tylko form? Czy znamy tylko zewnętrzne przepisy, czy wiemy, kiedy trzeba przyjść do zboru, kiedy należy wstać i zaśpiewać? A może, a może jednak? Doskonale znamy Ewangelię, doskonale ją rozumiemy i sprawia nam wiele radości i czerpiemy z niej, z tej głębi Ewangelii, Ewangelii ciągłe błogosławieństwa. Jeśli ją znamy, to będziemy mogli być dobrymi przedstawicielami Królestwa Bożego. Badajmy swoje serca, wybadajcie swoje, ja będę badał swoje. Być może Pan otworzy nam oczy, być może niektórym z nas wskaże, że jesteśmy puści, a innym wskaże, że jesteśmy na dobrej drodze. Ale niezależnie od tego, w odpowiedzi na Boże wezwania, na Boży głos, byłoby cudownie, gdybyśmy podążyli drogą, którą On nam wskazuje. On przedstawiał Ewangelię o Królestwie, abyś Ty i ja, abyśmy się w niej rozkochali. Cudownie byłoby, gdybyśmy, będąc przedstawicielami Królestwa Bożego, mogli zwiastując ją światu, zachęcać innych, by również rozkochali się w tej niezwykłej Ewangelii. Modlmy się. Drogi nasz Boże, Twoje Słowo jest niezwykłe. Twoje Słowo pełne jest tych przesłań, przez które apelujesz do każdego człowieka, apelujesz do każdego z nas. Dziękujemy Ci za Jezusa, który był tym przedstawicielem. Twojego Królestwa. Dziękujemy, że On jest tym Królem, tym, który tak wiele poświęcił, abyśmy my mogli być zbawionymi, abyśmy mogli również być przedstawicielami tego nadchodzącego świata. Boże nasz, ale teraz wspólnie razem prosimy Ciebie, abyś Ty przemawiał do nas, abyś pokazywał nam, jakimi jesteśmy, abyś, Boże, wskazywał nam, na ile idziemy tą dobrą drogą, a na ile jesteśmy zagubieni i nie bardzo wiemy, gdzie mamy się skierować? Boże, jeżeli jesteśmy puści, jeżeli nauczyliśmy się tylko form, jeżeli tak naprawdę nie wiemy, czym jest to chrześcijaństwo, jeśli tylko słyszymy, że jest tak niesamowite, a sami tego nie doświadczamy, Panie, sprowadź nas na tę drogę, którą, którą przedstawiłeś, będąc na Ziemi i którą wytyczasz przed każdym człowiekiem. Jeśli Boże, idziemy tą drogą, jeżeli, jeżeli jesteśmy na tym szlaku, który nam wytyczyłeś, wskazuj nam kolejne wyzwania, Panie, pokazuj nam nowe drogi rozwoju i daj, abyśmy mogli codziennie lepiej reprezentować Ciebie. Ojcze, nasz, daj również, byśmy byli Kościołem, który się wspiera w tej podróży, który nigdy nie walczy między sobą, ale właśnie pomaga sobie, podtrzymuje się, walczy o siebie nawzajem. To jest nasza prośba, którą do Ciebie kierujemy, i jednocześnie, podążając za Twoim wskazaniem, prosimy, aby jak najszybciej nadszedł ten dzień, kiedy wreszcie Twój syn powróci i zakończy historię tego świata i zabierze nas do tego obiecanego, do tego lepszego, do tego, na który czekamy. Oto Boże, wszyscy razem, prosimy Cię w imieniu Jezusa. Amen.